trzy, raz, dwa, dwa, trzy, trzy, raz, dwa, trzy. ISE 2019, Amsterdam, a tutaj nowość. Oczywiście, skoro widzicie mnie i Bartka, to znaczy, że Electro Voice powinien z nami być jakiś wielki głośnik, jak to co roku było. Coś wam pokazywaliśmy, ale w tym razem nie głośnik, aczkolwiek coś związanego z nim. Tak, tegoroczne targi ISE to premiery długo, długo wyczekiwane przez nas. Z jednej strony mikrofony bezprzewodowe, o których też znajdziecie materiał, a z drugiej strony system do predykcji systemów głośnikowych Electro Voice, na który bardzo długo czekaliśmy. Będą to dwa nowe software'y. Jeden pozwalający zarządzać wzmacniaczami, następca wysłużonego już IrisNetu. Drugi to program, ten, który widzimy za nami, program do predykcji systemów koncertowych, już w pełni 3D, pozwalający naprawdę przystosować nasz system dokładnie do zadań, które są dla niego dedykowane. Więc ja myślę, że jak tylko system będzie dostępny, to Audio Plus, oczywiście seria szkoleń, będzie, żeby nauczyć, żeby pokazać, jak to się da robić i jak ten system, że tak powiem, jak ten software już tak naprawdę działa. Jak najbardziej tak. Będzie platforma, na której można będzie się opierać. Szkoleniowcy Electro Voice'a już stoją w blokach, już na nas czekają. Także system Electro Voice'a X2 też krąży po Polsce, pracuje z sukcesami, więc jak najbardziej będzie na czym się uczyć, na czym testować. No, na pewno można tutaj zasymulować również inne systemy, nie tylko X2. I nie tylko X2 do zastosowań touringowych. No, pamiętajmy, że jesteśmy na targach ISE. Zaraz obok można zobaczyć nową wersję X2 i X1 przystosowaną do zastosowań instalacyjnych koncertowych w przestrzeni stadionowej, dużych plenerów. Także naprawdę jest co oglądać, jest czego się uczyć i do tego was zachęcamy. Dzwońcie, piszcie, jesteśmy. Dzięki wielkie. Z targu w Amsterdamie dla portalu nagłośnieniowego. Bartłomiej Pałka i Bolesław Szol. Dzięki wielkie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, dwa, trzy, trzy. Raz, dwa, trzy.